Z czym do wyboru? Jakie propozycje dla Przemyśla? To znaczy SLD przede wszystkim nie będzie nic obiecywało naszemu społeczeństwu miasta Przemyśla. Po drugie, wyprowadzi z długów miasto Przemyśl i po trzecie będzie wszystkie swoje decyzje, jeśli wygra wybory, konsultować na poszczególnych osiedlach, jeżeli będzie to dotyczyło osiedla, a jeżeli będzie dotyczyło mieszkańców całego miasta, to ze wszystkimi osiedlami będzie konsultowany, nie tak jak to dotychczas było. Dlaczego warto głosować na listę SLD? Na listę SLD, bo ona grupuje różnych ludzi. Proszę popatrzeć, to są młodzi, to są ludzie z pewnym doświadczeniem, to są ci, którzy mogą zmienić wizerunek naszego miasta. A nam chodzi o to, żeby go zmienić, gdyż podchodzimy krytycznie do tego, co się przez ostatnie lata działo i uważamy, że z tą ekipą, z taką radą, z tymi ludźmi wybranymi możemy to osiągnąć. Dlaczego warto głosować na listę SLD? Bo uważam, że ta partia jest otwarta na rozwój naszego miasta. No, chciałbym przede wszystkim, no, zgodnie z hasłami głoszonymi przez ugrupowanie, no, najważniejszy jest człowiek, dom, rodzina, a przede wszystkim według mnie jest jeszcze dodatkowo zdrowa, która musi po prostu mieć zabezpieczenie pod względem zdrowotnym w naszym mieście zapewnione. Jako przedstawiciel samorządu gospodarczego, czyli Regionalnej Izby Gospodarczej, chciałbym zrobić wszystko w przyszłej Radzie, żeby młodzi ludzie nie musieli szukać pracy w innych miastach, za granicą, żeby mogli tu wrócić i pracować. To jest między innymi cel, jaki przyświeca mi, żeby wstąpić do tej Rady. Fundusze unijne dla miasta, zmniejszenie zadłużenia, przejrzystość i transparentność działań Rady Urzędu Miasta. No, Przemyśl leży przy, jest miastem granicznym, tak jak wzorem innych miast w Europie, musi z tego czerpać korzyści. W Przemyślu mamy wspaniałych ludzi, musimy do miasta ściągnąć przemysł lekki, montownie, żeby współpracować ze wschodnią granicą zwłaszcza, żeby przede wszystkim tworzyć miejsca pracy i to jest alternatywa dla miasta. Miejsca pracy, jak najwięcej miejsc pracy, a miasto będzie się rozkwitać. Jak najwięcej wykorzystania, powiedzmy, możliwości ściągnięcia tutaj inwestorów. Dla rozwoju miasta Przemyśla przede wszystkim proponowałbym zadbać o naszą młodzież, która bez kultury fizycznej, bez turystyki, bez miejsc pracy będzie po prostu skazana na to, żeby wyjeżdżać. Miasto się będzie starzało, tak jak jest to do tej pory. Mój status socjalny jest bardzo podobny do przeciętnego obywatela Przemyśla. Pracuję w szpitalu wojewódzkim, a każdy wie, jakie tam są zarobki i jaki materialny wkład ja mógłbym w swoją kampanię włożyć, praktycznie żadnego. SLD dała mi tą szansę, a moje problemy socjalne są problemami naszego miasta. Tu większość ludzi żyje, jak to się mówi, za przysłowiowe 1000 zł. Należy wykorzystać walory turystyczne, gdyż Przemyśl nigdy nie będzie miastem przemysłowym, nie będą te powstałe fabryki ani duże zakłady partyzacji, tego, że nawet przebieg autostrad na autostradę będzie na Korczową. Przemyśl może jest tutaj bramą wylotową na Bieszczady i tylko na turystyce mamy szansę stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców, rozwój. To będzie jedyna alternatywa. Chciałbym postawić na dwie rzeczy, edukację i turystykę. Edukację, ponieważ mamy możliwość wykorzystania środków unijnych. Są to program na przykład Radosna Szkoła, gdzie można zrobić częściowo za unijne pieniądze placę zabaw, bardzo fajnie wyposażyć. Drugim programem jest to program podejścia indywidualnego do dzieci z klas 1-3, rozwój ich percepcji. To jeśli chodzi o edukację. Turystyka, ponieważ mamy ogromny potencjał, wiadomo, twierdza Przemyśl, więc jest co robić. Przede wszystkim, proszę pana, to chcę aktywnie i skutecznie pomagać w rozwiązywaniu problemów miasta, problemów społecznych, gospodarczych miasta Przemyśla. Bardzo się cieszę, że Sojusz Lewicy Demokratycznej otworzył się na młodzież. Młodzież to przede wszystkim nowe pomysły, nowa krew.